14 czerwca 1940 roku. Wstałem o 6. Po chwili nadszedł Robert i poszliśmy nad rzekę. Rozebraliśmy się i wleźli do wody. Powietrze było chłodne, przesycone jeszcze zimnem świtu i szczękałem zębami. Ale woda wygrzana 3-tygodniowymi upałami była letnia i przyjemna. Rozkosz. Ogoliłem się nawet. Potem zacząłem rozglądać się za gorącą kawą. Było to marzeniem, bistra wymiecione, nic, pustka. Pozostało tylko białe wino. Tego nie brakowało. Dyrekcja francuska zeszła się w komplecie i zaczęła nas popędzać. Na szczęście szofer gdzieś się zawieruszył. Tymczasem co kilka minut przychodziły jeszcze grupy polskich robotników idących z Paryża na piechotę. Pakowałem ich na naszą ciężarówkę. Wtedy zaczęli nadchodzić Francuzi i to z żonami i dziećmi. Też szli na piechotę. Sytuacja stała się naprężona, bo naszym kazano opuścić ciężarówkę, aby umieścić w niej kobiety i dzieci. Nasi zaczęli się buntować i groziła bitka. Francuzi mieli rację. Nasi w końcu ustąpili. Nagle zajechała wielka ciężarówka fabryczna. Wróciła z Sully-sur-Loire po maruderów. Ulga. Załadowano nas na nią. Wyjechaliśmy z Nemours o 2 po południu. Jechaliśmy prędzej, drogi już się przeczyściły i panował większy porządek. Wojsko kierowało ruchem. Jechaliśmy znowu w tłumie kolumn wojskowych, pomieszanych z cywilnymi uciekinierami. Wojsko nie cofało się, też uciekało. Żołnierze pętali się bez żadnej dyscypliny, pospolite ruszenie. I jedynie wozy z żarciem szły w porządku i w południe cała ta banda stawała się wzorowo zdyscyplinowana w obliczu konserw chleba i zupy. Pod wieczór wjechaliśmy na most na Loire. Rzeka prawie wyschnięta i nie bardzo chciało mi się wierzyć, żeby ta struga mogła stanowić linię jakiegokolwiek oporu. Sully było zapchane uciekinierami. Musiałem spakować moje 2 bochenki chleba, bo zjadali mi je oczami. W Sully zgromadziła się już cała fabryka. Nazajutrz rano mieli jechać do Bourges i Moulins. Co do nas, nie było żadnych dyspozycji. Poszedłem na dworzec dowiedzieć się o pociągi. Powiedzieli mi, że nazajutrz odjedzie pociąg do Bourges. Nie interesowałem się już tym więcej, bo całą sprawą zajął się H jako kierownik grupy. Zrobiłem jeszcze spis naszych. Dojechali niemal wszyscy, a potem poszedłem na kolację. Wypiliśmy we 2 z Robertem flaszkę koniaku do kolacji i ulokowaliśmy się na strychu jakiegoś domu. Wieczorem rozeszła się wiadomość, że jeżeli Ameryka nie przystąpi do wojny, to Francuzi będą prosić o zawieszenie broni. Wydawało mi się to bardzo prawdopodobne, choć Francuzi zapewniali mnie, że na Loire ma być stawiany opór. Miałem ochotę zapytać się, czym? Tym wojskiem, które widzę dookoła? To już nie wojsko.